11 listopada miało miejsce w Kaliszu. Nie wiem, czy pan widział te zdjęcia. No, tam były takie słowa, że trudno je nawet zacytować. To było haniebne, skandaliczne. Policja nagrała całość tego zgromadzenia. Wszystkie materiały są w prokuraturze. Ja będę rozmawiał zaraz po weekendzie też z prokuratorem krajowym. Żeby... To prawda, że nie zgodził się na to, żeby tych ludzi zatrzymać? Niestety, nie. Niestety, zgodnie z przepisami ustawy, na miejscu może rozwiązać takie zgromadzenie przedstawiciel samorządu, przedstawiciel miasta, który zarejestrował tę manifestację. Przedstawiciel miasta Kalisza powinien przerwać to zgromadzenie, jeżeli nabrało ono takiego charakteru i tego nie uczynił, co jest moim zdaniem wielkim błędem i zaniedbaniem. Zostaną podjęte w tym zakresie odpowiednie działania i mam nadzieję, że osoby, które organizowały to zgromadzenie haniebne, poniosą konsekwencje prawne. To kończymy naszą rozmowę. Bardzo